No dobra, zacznę może ten odcinek miesiącu, że za bardzo nie potrafię podejść do następnej książki i jest coś takiego w takim bloku przed czytaniem, które w jakiś tak dziwny sposób... Wiecie, zawsze lubiłem fakt, że czytam książki, zawsze lubiłem fakt, że czytam ciekawe książki i zawsze lubiłem czytać książki i to jest takie strasznie odległe mi, że faktycznie zaczyna w życiu być takie coś, co sprawia, że nie czytam książek. Ale zawsze jest taka bezpieczna seria, z której przeczytałem 32 książek z 40 i faktycznie chciałbym o niej dzisiaj trochę poopowiadać, czyli Terry Pratchett i jego świat dysku. No i słuchajcie, no, nie ma co ukrywać, że Terry Pratchett jest mega autorem. Jest naprawdę... Napisał 40 książek w jednej serii plus dodatkowe jakieś inne części na temat samego świata. Poza tym sama kreacja tego i jego sama biografia jest mega ciekawa, no bo facet, który wraz z pisaniem zaczął mieć schizofrenię i koniec końców ostatnia książka jest takim kombinacją wybuchową jego umysłu. No i faktycznie z tego co wiem, to nie skończyła się jego biografia zbyt dobrze. Jednakże sam świat, który stworzył, same książki, które produkował i ilość bohaterów, które jest jakby rozlokowana w tym świecie dysku, każda jego następna książka jakby zabiera nas w inne miejsce tak naprawdę w historii. W inną lokalizację. Będzie tutaj opowiadanie tych historii. Postaram się nie spoilerować. Chciałem się podzielić jakby moimi ulubionymi postaciami, moimi ulubionymi lokalizacjami i faktycznie sposobem, w który Terry Pratchett porwał mnie w swoją historię. Pokazując, wiecie, mam takie trzy książki jego, które nazywają się Prawda, Ciekawe Czasy i Eryk. I pamiętam Eryka, bo to był chłopak, który przypadkowo został odnaleziony przez takiego czarodzieja i przez samą śmierć. I są zabierani w taką przygodę tak naprawdę wśród bogów i jakby z takiego mieszkańca wielkiego miasta jest mu nagle pokazywane, jak świat funkcjonuje w taki nierealny sposób. Czyli fakt, że bogowie po prostu rzucają kościami i to, co się wylosuje na planszy, jest po prostu niby jakimś przedstawieniem, ale z drugiej strony jest śmierć, a z trzeciej strony jest w ogóle prawa rzeczywistości i tak naprawdę okazuje się, że wszystko jest możliwe. No i pamiętam Eryka, bo jego książka jest na tyle zmatłana i na tyle ciekawą jest postacią, że no wiecie, no słuchaj, który chłopak nie marzył kiedyś w swoim dzieciństwie, że będzie potrafił czarować. I jest jakby nagle Eryk i nagle jakiś taki dziwny czarodziej i jest nagle taka nauka czegoś, tak naprawdę nie istnieje, a później wszystko jest tak naprawdę pod znakiem zapytania. Wszystko samemu sobie jest podważane. Jakby tutaj Eryk się uczy jednej rzeczy, później się uczy, że to jest nieprawdziwe, później się uczy trzeciej rzeczy, a później się uczy, że w ogóle nic nie jest prawdziwe. I teraz biedny Eryku, w jakiej szkole czarodziejstwa będziesz? No pamiętam, że Eryk był zawsze moją ulubioną postacią. Kończy też w bardzo ciekawy sposób, no ale nie będę tego zdradzał. Zapraszam do przeczytania, kurde, 40 serii książek. Drugą moją ulubioną postacią z wszystkich... Wszystkich książek Pratchetta był, nie pamiętam jak się nazywa, ale facet dostał pocztę i miał możliwość zbudowania pierwszego legalnego biznesu w swoim życiu. I pierwszym jego zadaniem było posprzątanie poczty. I strasznie tam było dużo gołębi i pozostałości z gołębi i na początku musiał to wszystko wyczyścić i jest pokazane, wiecie, taki rozwój faceta, który całe życie nielegalnie zarabiał na swoje pieniądze, który nagle próbuje legalnie zarabiać na swoje pieniądze, plus fakt, że było strasznie brudno w tym budynku, formułowanie drużyny i takie rozrośnięcie własnego biznesu, bo niemożliwe do osiągnięcia przeszkody przez to, jak on to wszystko zaczyna pokonywać, jego mega pamięć na temat rzeczywistości i tak naprawdę jak to dziko bywa w momencie, w którym wszystkie swoje szanse spróbujesz na jedną szalę, bo wiesz, że jak ci się nie uda, no to nie wiadomo tak naprawdę, gdzie twoja historia się potoczy. Kozakiem był. Trzecia? Tak naprawdę moja ulubiona seria w tych wszystkich książek to jest seria o wiedźmach, czyli nie pamiętam nazwę tej wiedźmy, która tam była, ale moja ulubiona postać chyba z wszystkich w ogóle możliwości osób z całej serii. I pamiętam, że sama seria o tych wiedźmach zawsze dodawała mi takie poczucie humoru. Mi pokazała takiego luzu właśnie do życia. No bo opowiadały o takich zasadach, opowiadały o rzeczywistości, opowiadały o takim właśnie... No nie przejmowaniu się, wiecie, rzeczywistością, którą tworzą jakieś tam magowie, bo tutaj nagle są wiedźmy, czyli obóz z drugiej strony i można sobie okazuje pozwolić na wiele. No i później jest jakby przekazanie tej takiej mocy następnej osobie, czyli wychowanie wiedźmy następnej generacji. I pamiętam, że książka, w której poznajemy tą nową bohaterkę, w pewien sposób zmieniła moje postrzeganie, nie wiem, osób, czyli
Każda wiedźma jest zbudowana na innym gruncie, tak naprawdę. Były wiedźma, jest była wiedźma, która miała być zbudowana na kredzie. A kreda jest podobno strasznie łamliwym materiałem. Czyli jak weźmiesz kredę do tablicy, no to dzisiaj możesz znaczy, że połamie w trakcie pisania. Jednakże z drugiej strony tam było coś udowodnione, że kreda potrafi być też najmocniejszym materiałem w jakimś tam punkcie. No i w ciekawy sposób było pokazane, jak ta dziewczyna z takiej właśnie rzeczy, która może się połamać, sprawia się rzeczą, którą się nie da złamać i przy okazji dziewczyną, dla której najstarsza osoba w całym uniwersum przekazuje swoją moc. I seria zawsze o tej kobiecie i o jej przygodach poprawiała mi humor, no bo jakby osoba z największym poczuciem humoru wśród wszystkich bohaterów i jakby pokazanie takiej historii, gdzie ona jakby zabiera nas tak naprawdę przez wszystkie możliwości osób, które korzystają z czarów, no pamiętam, jak wiele uśmiechu mi sprawiało, nie? Jakby wszystkie chyba książki kiedyś miałem z tej serii. Kolejnym ciekawym bohaterem była śmierć. Nie będę się poświęcał antropomorficznej, czy coś takiego, postaci i śmierci w książkach Pratchetta, tylko bardziej mojej ulubionej historii związanej z właśnie tą postacią. Czyli moment, w której śmierć poznaje życie. Jakby nie pamiętam, o co chodzi, ale chyba był jakiś wypadek, w której postać śmierci znalazła małą dziewczynę, która ledwo co przeżyła i zabrała tą małą dziewczynkę do takiego świata swojego, czyli wśród klepsydr, na skraju rzeczywistości, w domku, który nie istnieje, w rzeczywistości, której nie ma, z nagle wyzwaniem, jak wychować kogoś ludzkiego, nie? Jak wychować cząstkę rzeczywistości, na której nagle ci zależy. Wiedząc dobrze, że ta cząstka też ma klepsydrę, przez którą się przysypuje piasek i jak tak naprawdę sobie poradzić? I jest, wiecie, postać śmierci, czyli osoby, która nigdy nie zajmowała się życiem, która nagle chce w ogóle wychować jakąś taką ludzką istotę, wychować takie ludzkie coś. I jest w ogóle cały opis tak naprawdę tego, jak na skraju rzeczywistości zaczyna się pojawiać coś dziwnego, bo zaczyna się pojawiać dom, zaczyna się pojawiać ognisko, zaczyna się pojawiać kominek. I jest ten taki postać załamania, postać w ogóle się zaczyna zmieniać. Później z tą dziewczyną też są dzikie przygody, no bo co mogę innego zrobić śmierć? Nauczyła ją magii, którą sama znała i z której się ciężko korzystało, bo sprawiała najwięcej obrażeń. I później jest tak naprawdę wypuszczenie tej dziewczynki do jedynego świata, w którym może się odnaleźć, czyli świata rzeczywistego. No i jakie to jest wyzwanie w momencie, w którym coś, na czym ci zależy, jest nagle wypuszczone do świata, który, no, przesypuje się ten piasek przez te klepsydry. Bardzo lubiłem tą serię. Uważam, że niedobrze napisana kontynuacja historii. Jakby moja ulubiona książka jest faktycznie w momencie przyjęcia tej dziewczynki. No i było dużo innych ciekawych rzeczy. Był mag Rincenvid, który był po prostu chyba najśmieszniejszy z wszystkich magów, który jest porywany, wiecie, w jakieś takie skrajne, dziwne światy. Była sama postać osoby, która zarządzała całym miastem i wszyscy się go bali. I jest moja ulubiona scena z tym facetem, czyli moment, w którym on się szkolił na nie wiadomo co i po prostu stał w jednym budynku i różni ludzie go mijali i jeden facet się go zapytał, co się dzieje, a on mu odpowiedział, że on po prostu uczy się stać. I był wtedy okrzyknięty najdziwniejszym kimś tam w całym mieście. No i nie wiem, nie pamiętam, jakby starałem się wspomnieć całą tą serię, ale no, przeczytałem większość książek, plus pewnie kilka wypożyczyłem, a nigdy ich nie miałem kupionych. Wiecie, co jest fantastyczne w tym autorze? Sposób, który opowiada historię, faktycznie czujesz te osoby, faktycznie wydaje się, że to są prawdziwe osoby. Później poznajesz tak naprawdę życie autora i tego, w jaki on sposób podchodzi do tego całego świata. Później te wszystkie wątki, w jaki sposób się przeplatają i te wszystkie osoby, jak zaczynają faktycznie budować lepsze miasto. No, jest coś takiego cudownego w rozwoju, jest coś takiego cudownego w przeżywaniu historii pewnych osób, jest coś takiego w kontynuacji, wiecie, tak naprawdę, no, życia bohaterów, na których się zaczyna zależeć. No i nie wiem, później kontynuacja i zakończenie tych wszystkich historii jest w końcu jakaś pozytywna, w końcu jakaś ciekawa, w końcu co się dzieje naprawdę, że nie masz takiego, wiesz, że poznajesz jakąś osobę tylko po to, żeby później nagle się jakieś dziwne zawirowania działy, tylko faktycznie przeżywasz ich życia i później przeżywasz życia następnych bohaterów. No i wiecie, faktycznie zamknął tą serię ostatnią książkę. I pamiętam czytanie tej ostatniej książki, aż się popłakałem, gdzie ja nigdy w życiu nie miałem takich momentów, że płakałem w trakcie czytania książek. A faktycznie sposób, w jaki on zamyka całą tą jego kontynuację, przy okazji dając nadzieję na następne części, no, Terry Pratchett, dobra robota. No i nie wiem, chodzi na to, że w tym odcinku to tyle. Uprzejmie polecam Terry'ego Pratchetta. Można znaleźć naprawdę coś dla siebie. Jest strasznie dużo historii, później jest zabawa z śledzeniem tak naprawdę jakiegoś swojego ulubionego bohatera w momencie, w którym przychodzi przez ten cały świat. Później jest tak naprawdę policzenie swoich książek i próba kolekcji wszystkich jego części, a później jest w ogóle fakt, że dowiadujesz się, że oprócz tych głównych części napisał dodatkowe części o tym w ogóle, że to jest świat, wiecie, cztery słonie, żółw i świat dysku, nie? Albo historia o statku, który chciał przepłynąć ten świat wokół i po prostu spadł z otchłani w dół. No, trzymajcie się i do zobaczenia za miesiąc.